No witam, tak jak powiedziałem ostatnio, zrobię kurs języka C, czyli taki naprawdę dla zielonych, jak zacząć w ogóle, jak się zabrać za to C. No i będziemy rozbudowywać to tak, żeby zrobić sobie jakieś tam programowanie mikroprocesoru. Więc tak, czym jest tak naprawdę ten C, co zrobimy w tej prezentacji i w tym wykładzie? Powiem, jak ściągnąć sobie IDE, żeby poćwiczyć cokolwiek. Powiem, czym są typy zmienne, funkcje, operatory, instrukcje warunkowe i tak dalej. I teraz tak, żeby ściągnąć IDE, to u mnie na stronie, jak link bezpośredni znajdzie, to jest C, jak zacząć. I tutaj mamy tak, do pobrania albo kompilator, ale lepszym rozwiązaniem jest pobrać gotowy program. I albo używamy CodeBlocks, albo dev C++. CodeBlock to jest taki program, gdzie sobie wchodzicie tutaj, downloads, tutaj downloads binary i wybieracie na przykład system operacyjny ten. No i ważne jest, że jak będziecie tutaj ściągać, to żeby ściągać już z kompilatorem, czyli z Minguinem albo Cygwinem. Tu akurat jest tylko Minguin, więc tą wersję sobie najlepiej ściągnąć. No i ja wam będę na tej IDE to pokazywał. I teraz zobaczcie, ta IDE to jest coś takiego. Tutaj bierzecie sobie New i Project, tak, i wybieracie sobie tutaj konsolę, tak. I to jest po prostu, to jest dokładnie ten projekt. Ja tutaj po prostu mam jakiś przykładowy, żeby pokazać, z czego się składa program w języku C. Jak ostatnio mówiłem, program w języku C jest to język wysokiego poziomu, czyli po prostu wszystkie te funkcje są w języku angielskim i jak na przykład jest print, to wiadomo, że funkcja print wyświetla, tak? I ten język jest też językiem proceduralnym, czyli linijka po linijce wykonuje się kod. W każdym języku proceduralnym zawsze są takie trzy sekcje, czyli sekcja komentarzu, ogólnie o czym jest dany program, sekcja include, czyli sekcja bibliotek, tutaj dokładamy biblioteki, jeśli są biblioteki w takich nawiasach, tych znakach mniejszości, większości, to są standardowe biblioteki, które już są dograne w Minguinie albo Cygwinie, czyli po prostu to są biblioteki C w standardzie. Jakbyśmy to zrobili w cudzysłowiach, to oczywiście byśmy mogli te biblioteki pobierać, nasze biblioteki z konkretnej ścieżki pliku. Program główny zawsze składa się z instrukcji main. Instrukcja main może wchodzić z parametrami. Dzisiaj nie będę mówił o tym, ale na pewno z czasem pokażemy. Nie chcę, żeby to wszystko było w jednym filmie. I każdy, jeśli wykonuje się kod linijka po linijce, to na koniec każdej linijki dajemy średnik. Tak? I wtedy komputer wie, że jak to kończy się linijka, to kończy się zawsze średnikiem i on wie, że całą tą linijkę musi wykonać. Sekcje takie grupujemy za pomocą klamrowych nawiasów, czyli w tym nawiasie, w tym, tutaj wszystko, co się wykonuje, jest podpięte do tej instrukcji main. No i to jest, żeby sobie to zobrazować, to zobaczmy. Jest sekcja include, tak? Jeśli chcemy coś zakomentować, czyli chcemy, żeby na przykład tych zmiennych nie było, robimy komentarz za pomocą dwóch takich slashów, albo komentarz możemy za pomocą slasha, gwiazdkę i wtedy wszystko, gdzie się kończy, czyli zakończymy gwiazdkę slash, między tym blokiem, tak, będzie komentarzem. Czyli jak przerzucę sobie ten blok tutaj, no to zobaczcie, że zakomentuje nam cały blok. Jak pojedyncze linie chcemy komentować, to najlepiej używamy slash slash. No i to jest to. Zobaczmy jakiś program. Żeby uruchomić jakiś program, tu mamy bullet and run. Ten program to jest wypisanie jakiejś tam macierzy. Wyskakuje nam oczywiście, bo to jest program konsolowy, wyskakuje nam tutaj konsola. Gdy naciśniemy, zamyka nam konsolę. Ten program jest akurat nieważny, to jest tylko taki na chwilę. Tak? Ok, czyli poznaliśmy takie, jak mniej więcej wygląda struktura w tego C, więc teraz poznamy, jak pisać programy, czyli pierwszy program, który nic nie robi, to jest dokładnie taki program. Weźmy sobie go, skopiujmy i wrzućmy tutaj. Czyli to jest najprostszy program, czyli jest instrukcja main,
która ma parametr void, czyli taki parametr, który nic tak naprawdę nie wchodzi, i ma instrukcję return, czyli instrukcję, że jak on się wykona, ten kod, to zwraca nam 0 i zwraca nam tutaj, ponieważ to jest integer, o którym za chwilę powiemy. Czyli tak, jak ja skompiluję, to ten program nic nie robi, tak? On się wykonał, widać, że nie dał żadnych wyników i tyle. I na razie musicie wiedzieć, że to jest najprostszy program, czyli instrukcja main z returnem, która zwraca nam wartość. Czyli jak skasujemy sobie tego returna, to oczywiście program też będzie działał, po prostu nie będzie zwracał nam zera do tej wartości. To się w tych sprawdzających testach nam, czy program się wykonał, czy nie, i to jest po prostu takie sprawdzenie. Tak, daje wartość 0 albo 1, o którym za chwilę jeszcze będziemy mówić. Czyli tak, wchodzimy, czym jest to int, tak, w naszym programie. To są typy zmiennych. Tak jak na przykład mamy w matematyce, od podstawówki nas uczono, że są liczby naturalne, czyli to 1, 2, 3, 4. Potem poznaliśmy liczby całkowite, że są liczby ujemne i mogliśmy dalej liczyć na palcach, ale liczby ujemne. A potem poznaliśmy liczby rzeczywiste, czyli nasze floaty. Float to są liczby zarówno całkowite, te niecałkowite, jak i ułamki, tak? Które mają tutaj 4 bajty precyzji. Double jest rozszerzoną wersją floata. No i później macie chary, czyli characters to są znaki z reguły od 0 do 255, czyli 1 bajt danych, czyli 8 bitów. Tutaj jest od minus, pewnie pomyłkę walnąłem, albo w Unicode. Voidy są typy, co nic nie zwraca. I teraz tak, jak deklaruje się zmienną? Czyli chcemy na przykład, żeby liczba, czyli zmienna, która się nazywa liczba, była liczbą całkowitą. To wystarczy napisać int liczba i równa się 10, czyli przypisujemy dziesiątkę do liczby, czyli do zmiennej, która się nazywa liczba, która jest tutaj liczbą całkowitą. No zobaczmy, jak to działa. Czyli sobie kopiuję to, wklejam do naszego. I zobaczcie, że dalej program się wykonał, coś tam zrobił, ale nie wiemy tak naprawdę, co on zrobił. Ja jedyne, co mogę wam w tej sytuacji powiedzieć, to znaczy, on zrobił dokładnie to. Wziął liczbę 10, przypisał ją za pomocą tego znaku równa się, przypisał ją do zmiennej, która się nazywa liczba, a ta liczba ma być po prostu intem, czyli naszym integerem, czyli liczbą całkowitą. I teraz tak, to co, żeby wyświetlić to na ekranie, żeby zobaczyć tak naprawdę efekt naszego tego, to poznamy pierwszą funkcję wyświetlającą. W standardzie w bibliotekach funkcja taka wyświetlająca nazywa się printf. Zwykły printf ma dwa parametry. Pierwszym parametrem to jest po prostu wyświetlanie jakiegoś stringa, a drugim parametrem jest wyświetlanie jakiejś zmiennej, czyli weźmy i zobaczmy, co zrobi ten program. Czyli tak, mamy program główny, deklarujemy 10 do tej liczby i chcemy printf-em wyświetlić napis wyświetlanie liczby i w te miejsce on wsadzi dokładnie tę zmienną. Ten procent %d oznacza, że on ma ją wyświetlić jako liczbę całkowitą. Ponieważ tutaj wypisałem, że jak damy %d lub %i, to wyświetla nam się w postaci dziesiętnej. %o w postaci ósemkowej. %0x w postaci szesnastkowej i tak dalej. I teraz zobaczmy, jak on to działa. Czyli wyświetlanie liczby 10, tak? Czyli to jest to dokładnie, co chcieliśmy zrobić. Co by się stało, jak ja bym liczbę 10 wyświetlił w formie 0x. Zobaczmy, że 0x oznacza, że ona ma wyświetlona być w formie szesnastkowej. Czyli jak odpalimy to, o, UTF-8 muszę zmienić, wyświetlanie, no to nie ma polskich liter, on mnie tu informuje, że to encoding muszę zmienić, wyświetlanie liczby A, czyli jak weźmiemy sobie w kalkulator
i weźmiemy sobie programistyczny kalkulator i wpiszemy dziesiętnie, tak, czyli decymalnie, liczbę 10 i weźmiemy ją, wyświetlimy w formie heksa, to jest liczba A. Czyli za pomocą tego procent możemy różne liczby wyświetlać na ekran w odpowiedniej formie. To jest dosyć istotne, no bo to możemy sobie zrobić, na przykład wyświetlić to jako znak. Czyli moglibyśmy liczbę 10 wyświetlić jako znak. Co by się tak naprawdę się stało? No sprawdźmy. Sprawdźmy to. Wyświetlamy. Nic tam nie wyświetliło. I teraz tak. Zróbmy sobie tutaj. Przejdźmy do następnej linii. I teraz tak. Jeśli byśmy chcieli zobaczyć, że liczba 10 to jest pusty znak. Czyli tak naprawdę jako chara wyświetliliśmy w tabeli ASCII za pomocą po prostu printf-a wyświetliliśmy chara liczbę 10. A liczba 10, wiadomo, że kod, czyli nasz chary są zapisane na jednym bajcie, czyli od liczby od 0 do 255. Wszystkie te od 0 do 250 liczby mają przyporządkowany jakiś znak. Czyli jak ja bym chciał wyświetlić taką uśmiechniętą minkę, to ja bym musiał wypisać na ekran po prostu liczbę 1 jako znak, czyli jako tabelę ASCII. Zobaczmy, jak ja bym zapisał tutaj nie 10, tylko liczbę 1, to mamy tutaj uśmiechniętą buźkę. Czyli dokładnie to, co nam mówi tabela ASCII, czyli możemy te zmienne wyświetlać po prostu za pomocą tabel ASCII. Ja tutaj Wam podałem kilka przykładów. To samo moglibyśmy zrobić, czyli to samo wyświetlenie moglibyśmy zrobić bez tego, czyli to sobie komentujemy, czyli nie ma już tej liczby teraz w tym momencie, nie ma tego i możemy zrobić coś takiego jak slash 1. Czyli dokładnie, gdy nasz komputer wykryje w stringu, czyli wykryje w tych średnikach slasha, to on nie wyświetla slasha, tylko wyświetla kod ASCII, który jest za slashem. Czyli naszą jedynką jest uśmiechnięta buźka. I w ten sposób moglibyśmy na przykład w kodzie ASCII zrobić wyświetlanie są N, A i tak dalej. Czyli tutaj możemy wyświetlać różne rzeczy. Ja to mam opisane na stronie i tutaj jak macie kody ASCII, znaki ASCII, to macie jakie rzeczy tak naprawdę ten kod ASCII obsługuje. I tutaj nawet można dźwięk uzyskać w kodzie ASCII, a nie sprawdzałem, czy to tutaj będzie. O, jest, tak, pika. Czyli jakbyśmy chcieli zrobić kilka dźwięków, kilka piknięć, no to zobaczmy, posłuchajmy. Tak, w kodzie ASCII mogliśmy dostać nawet piknięcia systemowe od naszego komputera, tak? No to taka ciekawostka. Oczywiście w kodzie ASCII są obniżenie do następnej linii i tak dalej. Tak to mniej więcej działa. I teraz tak, skąd komputer wie, co my mamy robić? Zauważmy, że poznaliśmy kilka operatorów. Poznaliśmy operator przypisania, czyli tą zmienną liczbę równa się 10 poznaliśmy, czyli przypisaliśmy do zmiennej liczba konkretną liczbę. Tych operatorów jest mnóstwo. Operatory to są takie znaki, które nasz kompilator już bierze jako coś innego. Czyli w naszym przypadku, jakbyśmy chcieli tutaj byśmy chcieli naprawdę wyświetlić średnik, to byśmy musieli średnik zrobić. I wtedy dopiero tutaj wyświetla nam się średnik. Ponieważ jak kompilator sprawdza nasz kod, to patrzy, czy nie ma znaków specjalnych. I na przykład tutaj ten cudzysłów to już jest znakiem specjalnym. Ten nawias też jest znakiem specjalnym. Czyli on jak wyświetli ten nawias, to od razu wie, że o, na przykład nawias musi się kończyć tutaj. On po prostu niektóre znaki bierze i to są tak zwane operatory. I te operatory ja mam tutaj wypisane standardowo. Oczywiście tych operatorów jest mnóstwo, to się po prostu uczy i ćwiczy. Ważne jest, że jest ten backslash, to jest dzielenie, gwiazdka, mnożenie i to jest dzielenie zwykłe, to jest dzielenie modulo, czyli daje nam w wyniku resztę. To jest znak przypisania, ale równa się jest znakiem, który w tym przypadku daje wartość true lub false, czyli on w wyniku tego nie przypisuje do zmiennej, tylko sprawdza, czy to jest
0 czy 1, czyli zobaczmy o co w tym chodzi. Mamy teraz znowu to samo, co było, czyli mamy ten nasz procent d i mamy liczba, tak? Czyli tutaj wypisuje nam wartość 1. I teraz tak, czyli teraz wypisze nam wartość 10, tak? I co byś, jeśli dajemy równe się, to on przypisuje tą dziesiątkę do tej liczby. Co by się stało, jak ja bym tutaj zmienił tą wartość na przykład na 5? W tym przypadku, jak robię 5, to tutaj przypisywane raz jest 10, ale tutaj przy samym wyświetleniu zmieniane jest wartość na 5. Pach. I pokazuje nam piątkę. A co by się stało, jak zrobię tak? Pokaże nam 0. Dlaczego pokaże nam 0? Bo w tym momencie równa się jest operatorem logicznym. Operatory logiczne, one nam sprawdzają, czy liczba, czyli w tym przypadku 10, jest równa 5. Jeśli nie jest równa, to zwraca 0. Jeśli by była równa, to by zwróciła 1. Czyli jak ja tutaj dam 10, to powinno wyświetlić nam 1. I wyświetla nam 1. Czyli w tym momencie on przypisuje do liczby 10, tak? Czyli tutaj jest 10 i sprawdza, czy 10 jest równe 10. Jeśli 10 jest równe 10, to daje wartość 1, czyli wartość true. Jeśli była piątka, no to dał nam false, czyli 0. W ten sposób uzyskujemy coś takiego, jak tutaj mam operatory logiczne i uzyskujemy instrukcje warunkowe. Operatory są różne, bo można sobie wziąć jeszcze operator, na przykład n++, to jest to samo, co takie coś. N równa się n plus 1. Tak? Po prostu zapisane troszkę inaczej. No i te operatory po prostu się uczy. I teraz tak, wracając do tych instrukcji warunkowych. Co tak naprawdę jest instrukcją warunkową? Wiadomo, że każdy program musi mieć coś takiego jak instrukcję warunkową, czyli musi być zapytanie, jeżeli coś jest niespełnione, to się wykona. Czyli w naszym przypadku robimy if, czyli jeśli na przykład a jest równe 5, to wykonaj to, a jeśli nie, to wykonaj to. I w tym przypadku to wyrażenie daje wartości 0 i 1. To przed chwilą pokazałem. I każde wyrażenie równa się, czy większe równa się, zwraca wartość 0 albo 1. Zależy się od tego, czy to wyrażenie jest spełnione, czy nie. No i w tym przypadku zobaczmy, jak działa nasz pierwszy program z instrukcją warunkową if. Czyli nasz program działa tak. Bierzemy sobie zmienną a, przypisujemy dziewiątkę, a zmienna a jest liczbą całkowitą. Następnie bierzemy liczbę b, wstawiamy ósemkę, też jest liczbą całkowitą i sprawdzamy, czy a jest większe od b. Jeśli a jest większe od b, to wyświetlamy komunikat a większe lub równe b, ponieważ tu jest znak większe równe. Jeśli nie jest, to wyświetli się ten komunikat. Czyli jak ja to teraz widzimy, że a jest większe od b, to powinien się wyświetlić ten komunikat. Sprawdźmy. A większe lub równe b. Jeśli ja zmienię tutaj to na siódemkę, to wyświetli nam się dolny komunikat. A mniejsze od b. No myślę, że to jest dosyć jasne. Te instrukcje warunkowe są dosyć jasne i będziemy je teraz powtarzać przez cały czas, bo to jest chyba najważniejsze, o co nam chodzi. Jak pobrać dane z klawiatury w języku C? Dane z klawiatury można pobrać za pomocą scanf. W tym przypadku scanf przyjmuje dwie wartości, czyli stringa, którego, czyli jaką zmienną tak naprawdę wprowadzamy, czyli jeśli procent %d zrobimy, no to jasne, że liczbę całkowitą wprowadzamy. Jeśli lf, no to znaczy, że tego long floata, czyli double'a. I ten znak, operator, który tutaj stoi, to jest znak odniesienia się do pamięci. Jeśli kogoś to będzie interesowało, no to na stronie musi tutaj wziąć tutaj wskaźniki i tablice i tutaj są opisane te operatory. Ja nie mam zamiaru tutaj tego na razie, tak, czyli tutaj jest ten operator. Ja nie mam zamiaru tego tutaj omawiać, bo to by się zrobił no, za długi ten odcinek. I teraz tak, jak działa taki program? Weźmy sobie ten program i zobaczmy, jak on działa. Czyli w naszym przypadku będziemy mieli pobieranie x-a, który jest całkowitą, y-a, który jest rzeczywistą, i wyświetlanie dwóch liczb. No, sprawdźmy. Czyli nasz program
czeka, aż wprowadzimy z klawiatury liczbę całkowitą, czyli na przykład 5, Enter. Podaj liczbę rzeczywistą, no to na przykład 5,7, Enter. I wyświetla nam 5 i 5,7. Czyli to jest program, który pobiera z klawiatury i wyświetla nam nasze liczby. Więc zmodyfikujmy nasz program wcześniejszy z IMIF-em, żebyśmy zmieniali, czyli żebyśmy pobierali liczby z klawiatury. Czyli wystarczy teraz wziąć nasz program nowy i go odpalić. W tym przypadku teraz tak, podaj liczbę 1, czyli na przykład 4. Podaj liczbę 2, 7. Liczba 1 mniejsza od liczby 2. Zgadza się. Następnie znowu odpalamy nasz program. 5, 2. Liczba 1 większa lub równa od liczby 2. Czyli też się zgadza. Tak, czyli tak, w taki sposób rozbudowaliśmy nasz program z IF-em o pobieranie danych z klawiatury. Dobra, i teraz tak. Znamy już IF-a, znamy już, co to są zmienne i następnym najważniejszą rzeczą to są pętle. Pętle mamy w sumie dwa takie rodzaje. Jedna pętla jest pętlą iteracyjną, druga jest pętlą warunkową. Pętla iteracyjna to jest taka pętla, która zwiększa coś o jakieś tam, zmniejsza lub zwiększa o ten parametr, czyli w tym przypadku zwiększa i o 1, co jeden przebieg pętli. Pętla while musi mieć ten zwiększacz zapisany w środku. To i to dokładnie robi to samo. I teraz wam to pokażę, że to i to robi dokładnie to samo. Czyli wszystko to kasujemy i chcemy tylko zrobić to. A po co ja robię te wcięcia? Zobaczcie, że jak ja zrobię wcięcia, to ładnie widać to, że tak, to jest, tyczy się tego i wszystko, co jest wcięciem tutaj, tyczy się do tego maina. Na poziomie tego wcięcia jest do programu głównego, czyli tutaj ten return też muszę zrobić na tym poziomie. Następnie jak ja zrobię fora, to tutaj się otwiera wewnątrz fora i tu bym mógł sobie wypisywać następne jakieś tam parametry. Więc łatwo teraz zobaczyć, że wszystko tutaj, jak jest wcięcie, to wszystko to tyczy się do fora. To jest po prostu przejrzystość kodu i dobrze się tego uczyć na początku. Jak będziecie chcieli przejść na Pythona, to wam to wtedy bardzo łatwy sposób to przyjdzie, ponieważ w Pythonie zamiast tych średników końcowych są po prostu wcięcia. No i tyle. I teraz tak, ten kod, co on zrobi? Pętla for to jest taka pętla, gdzie tak, bierze parametr początkowy, czyli i równe 0, sprawdza, czy nasze i nie jest czasami mniejsze równe 12. Jeśli jest mniejsze równe 12, zwiększa je plus 1 i w środku wyświetla. Czyli on nam wyświetli 12 liczb, bo będzie zwiększał o 1, aż dojdzie do 12. Czyli w naszym kodzie wyświetli nam 0, 1, 2, aż do 12. Kod, który weźmiemy pętlę while, czyli dokładnie wykona się to samo, tylko w inny sposób. Czyli weźmiemy teraz pętlę while. Pętla while działa na takiej zasadzie. Dopóki i jest mniejsze, równe 12, to wykonuj to, co jest w pętli. W naszym przypadku co wykona? Wyświetli nasze i zwiększy i plus 1. Znowu sprawdzi, czy jest to i znowu wykona. Tak? Czyli dokładnie zrobi to samo, co ta pętla. Czyli pętla for i pętla while można je sobie zastępować i można je wymiennie stosować, tylko trzeba sobie zdawać sprawę. Czasami łatwiej, przejrzyściej wygląda to, a czasami przejrzyściej wygląda to. I teraz tak, mając już takie pętle, możemy zrobić taki autonomiczny program, czyli możemy zrobić taki program, który zastosujemy pętlę while i za każdym przebiegiem będzie się nas pytał o liczbę. Będzie się pytał jedną liczbę, drugą liczbę, będziemy sprawdzać te, czy liczba jest większa od tej i na samym końcu się zapyta, czy chcesz zakończyć program. Jeśli wciśniesz 0, czyli jeśli wciśniesz 0, to while będzie 0 i zakończy się ta pętla i wyjdzie z pętli i zakończy program. Sprawdźmy, jak to będzie działało. I to jest ostatni program, który chciałbym wam dzisiaj pokazać. Pach! I teraz tak, odpalam ten program. Podaj pierwszą liczbę, 4. Podaj drugą, 7. Liczba 1 mniejsza od liczby 2.
Jeśli chcesz zakończyć program, naciśnij 0. Ja naciskam jakąś inną liczbę czy literkę. Teraz weźmiemy 5 i 3. Liczba 1 większa lub równa od liczby 2. Naciśniemy teraz 0 i zakończył się program. W ten sposób robi się programy, rozbudowuje się jakieś menu, złożone menu i możemy w ten sposób, zapętlając program główny, wykonywać jakieś bardziej złożone programy. W naszych mikroprocesorach ta pętla while będzie pętlą nieskończoną, czyli będzie po prostu ten warunek taki, który się nigdy nie zakończy i w ten sposób nasz program będzie wykonywał się w kółko po prostu rozpoczęciu. No i to jest to, co tak naprawdę chciałem Wam pokazać. Możecie sobie ściągnąć ten program i sobie potestować. Jak kogoś to interesuje, no to polecam tutaj na stronie, mam C w pigułce, zrobione, dużo więcej tam jest tych rzeczy pokazanych. No i tutaj macie całe, jak zrobić wskaźniki, co to są wątki, wielobieżność, współbieżność, wywołania systemowe, sygnały, no po prostu cuda. Ale to, co teraz Wam pokazałem, jest tak naprawdę najważniejsze, żeby zacząć programować mikroprocesory w języku C. Myślę, że to Wam się przyda, więc do następnego.